pogubiłem się. Nigdzie zatraciłem sens, ale idę po niego. Bo ktoś mówi mi, że jest, że istnieje coś takiego. Jakaś najważniejsza treść, przytłaczająca większość. Nie będzie szczędzić. Przepraszam za tą płytę, miała nie być smutna. Miała być wesoła, no i trafić wasze gusta. Ale mój stan nie jest zbyt optymistyczny, więc nagrałem ją tak, jak mi podpowiadał instynkt. Bo dystans się zmniejsza, a mi rośnie ciśnienie. Widzę, jak mnie zdradzasz, więc proszę cię o jedno. Ty nie mów, że mnie kochasz, bo nie wiesz, co to wierność. Chciałbym dać ci siłę, ale sam jej chyba nie mam. Mówię, że się trzymam, że dosięgam ręką nieba. Tak naprawdę zaliczyłem właśnie kolejny upadek. A przecież miałem wstać i po prostu iść dalej. Związki bywały gorsze i lepsze. Najlepsze były te, które dawały mi przestrzeń. Dały mi oddychać i dały wolną rękę. O nic nie pytały, nie pytały mnie, co będzie. Zgasło mi światło i nie wiem, co dalej. Gdy otwieram oczy, to widzę to stale. Widzę tą ciemność, czuję emocje. Pośrodku życia, może na końcu. Nikt tego nie wie, się nie dowie. Kiedy nie otworzy, już więcej powie. Chodźmy tam, gdzie nas pokochają. Tam, gdzie nam dadzą poczucie, że jesteśmy dla nich ważni. Bardzo i daję ci słowo, że nigdy nie wrócimy tam, skąd przyszliśmy, nawet w odwiedziny. Zakładam pętlę, często w myślach na gardło. Potem mówię sobie rem. Wiesz, nie warto, spróbuj Janusz. Może w końcu coś zmienisz. W końcu znajdziesz to miejsce na ziemi. Może nie odsuwasz się, ani też nie protestujesz. Takim zachowaniem napięcie tu budujesz. Nie padają żadne słowa, dobrze wiemy, o co chodzi. Nikomu się nie śpieszy, wiesz, czemu to dowodzi. Czy pozwolisz mi budzić się koło niej co dziennie i zaspany jeszcze mówić, że i tak wygląda pięknie? Czy pozwolisz mi pocieszać ją w momentach załamania, dając jej pewność, nie oczekując nic w zamian? W sumie nie wiem gdzie, ale wiem, że nadal idę. I nie wiem, czy to ty, ale dobrze mieć cię przy mnie. I wiesz, jakoś przestało mi zależeć na opinii X i tych jej koleżaneczek.